tutaj, o... Ej, no co jest? Nie mogę przejechać teraz tego fragmentu jak człowiek. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to są kolejne przygody na kanale Le Hogaty z BeamNG Drive. I dzisiaj robimy nowy scenariusz, który został dodany bodajże w grudniu tego roku, czyli niedawno stosunkowo. Zgarnięty skarb. Udało ci się wykopać ukryty skarb w miejskim parku, ale właściciel to zobaczył i jest wściekły. No dobra, pierwsze primo. Kto jest właścicielem miejskiego parku? Co, burmistrz miasto to zobaczyło? Została wezwana policja. Szybko zabierz skarb do rybackiej wioski i zostaw go w bezpiecznym miejscu. Dojedź do oznaczonego celu, a potem rusz w dalszą ucieczkę. Uniknij policji, by ukończyć tę misję. No to zaraz sobie omówimy to, bo mam takie wrażenie, że jak to jest? Kradniecie wielki skarb, zostawiacie go, łapią was, idziecie na 2 lata do więzienia, nie wiem na ile. Później wychodzicie, macie ten skarb i co, to worth it? To było opłacalne to w ogóle? Dumny ty jesteś z siebie, człowieku, złodzieju jeden, zafajdany? No, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach. Pod filmem zostawcie też subka, wpadnijcie na G2, Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Mamy zrobić tak, ej, w ogóle patrzcie jak to fajnie jest zrobione teraz. Mamy taki poziom poszukiwania nas przez policję. Mamy poziom tego, czy nas jakby widzą. Aresztuj, uniknij. Mamy cały fajny scenariusz przygotowany. O, i to jest BeamNG Drive, które rozwija się w sposób, który mi się podoba naprawdę. W takie trochę realistyczne GTA, nie? Jeżeli chodzi o same samochody. Wygraj całkowicie unikając zatrzymania w pobliżu policji, zalicz perfekcyjną ucieczkę i unikaj policji przy jednoczesnym przejechaniu przez co najmniej 3 blokady. No i tam było, że jeszcze ileś czasu musimy to zrobić. Dobra, lecimy. Mamy mocny pojazd, więc ja liczę, że uda nam się uciec. Dobra, to jest moje pierwsze podejście, gdyby ktoś się zastanawiał. W ogóle jak tam wam ludzie święta mijają? Bo mi całkiem miło, przyjemnie. Mniej więcej jest to, czego się spodziewałem, czyli pierwszy dzień z rodzinką u rodziców, drugi dzień u innej rodzinki z rodzinką i dzisiaj w drugi dzień świąt praktycznie, a trzeci dzień świętowania to jeszcze u innej rodzinki. Więc fajnie, więc tak jak powinny te święta wyglądać, imo. O kurczę, dobra. Rozwalili mi... Ajajaj, rozwalili mi samochód, powiem wam. Wygraj szybciej niż w 5 minut, to dostaniemy gwiazdkę. Wygraj szybciej niż w 3,40, 2 gwiazdki, 3 za szybciej niż w 3 minuty. Okej, a dodatkowe to są tamte. Czyli w 3 minuty, w mniej niż 3 minuty idzie to wygrać. Ciekawe. Dobra, zobaczymy, czy to wszystko będzie wyglądało tak samo. Czy będzie tutaj blokada na przykład policyjna po lewej za moment. Dokładnie tak, ty, ale ta blokada jest szczelniejsza, powiem wam. Wcześniej tu były 2 samochody i można było praktycznie środkiem przejechać. Więc jest trochę inaczej. Ewentualnie tamten samochód raz po prostu, wiecie, do mnie podjechał chyba. Jeden z tych 3 samochodów po prostu skoczył do mnie. Dobra, ja sobie zacznę korzystać z myszki. A, bo oni za mną jadą centralnie, okej. Dlatego jest tutaj to oczko, że oni mnie widzą cały czas. Dobra. Feliz Navidad, tu. A co dostaliście jako prezenty w ogóle świąteczne? Dostaliście jakieś prezenty? Wymieniacie się prezencikami? Ja dostałem na przykład fajną deskę do krojenia i do podawania serów. Taki organizer na przyprawy na przykład. Miski. I taką blachę z rusztem jakby, nie? Do tego, żeby można było ją wrzucić do piekarnika. Także całkiem fajne, przydatne rzeczy przede wszystkim. Dobra, tu musimy w lewo uderzyć. O kurczę, no nie, zawalił mi centralnie takiego hitolda mocnego. Ajajaj. No i znowu, ej, w tym samym miejscu my wgnietli. Dobra, próbujemy to zrobić. Ale mnie wgnietli, panie! Panie, idź pan w ciul! O, tutaj cała trójka próbowała mi zaszkodzić. Na szczęście moje, a na nieszczęście ich, nie udało im się. Teraz tak, teraz 3 samochody postawione w tym miejscu. Tak, przejedziemy sobie, o, cyk, na spokojnie. Czy oni ruszą za mną? Tak, próbują za mną ruszyć teraz nowi policjanci. Mamy ich daleko w poważaniu głębokim, czyli w tak zwanej dupie. O nie, dobra, ja sobie sam najechałem na ten krawężnik, ale dobra, nie mamy teraz przedniego zderzaka. Możliwe, że będziemy mogli łatwiej przez te krawężniki przejeżdżać. O, a samochód, który tutaj jest policyjny, oznacza, że pewnie blokada z przodu będzie luźniejsza. Więc ewentualnie nawet blokady nie będzie, skoro jest tutaj kolejny samochód policyjny. Jeszcze jeden, ja pierdykam. Ile tych policji... Oj, ten gałgan. On jest pierwszym, który już mi psuje samochód mocno. No właśnie. On tak do samego końca udawał, że niby nie chce mnie uderzyć, a jednak uderzył. Uniknij, aresztuj. Ajajaj, znowu to samo miejsce. Musimy znaleźć sposób na uniknięcie tego policjanta. A najgorsze jest to, że ja jestem chyba zobligowany do korzystania z tej jednej trasy, nie? Ja nie mogę sobie chyba inną trasą uciec. A szczerze pewnie wolałbym inną traską sobie podjechać. Dobra, tutaj tak na chillku wyjechaliśmy, więc jest git good. Super, świetnie, teraz tak, w lewo. Po krawężniku, nawet nie przejechałem tym razem. Dobra, i cyk. Dobra, dwóch przejechanych i teraz najtrudniejszy. A nie, to nie jest jeszcze, kurczę, chłop pod prąd mi podjechał. Dobra, to gdzie jest ten trzeci, który mnie zawsze tu rozwalał? A no, on jest na blokadzie, dobra, czyli jest ta blokada, obok przejechaliśmy. Teraz kolejny ziomek z naprzeciwka podjechał, on zablokował swoich innych policjantów. Dobra, jedzie ten gałgan. Kurcze pieczone, ale i tak lepiej. Dobra, bo on mnie nie uszkodził chyba, tak fizycznie w tym momencie. Leciutko wgniótł tylko drzwi, ale udało się go koniec końców ominąć. Ej, ile jest blokad teraz? Patrzcie na to, teraz było więcej blokad niż wcześniej. Dobra, ten samochód jeszcze jeździ, więc to jest mój rekord już. Dobra, cyk i cyk, tędy. No ej, no chyba, że ja mogę inną trasą pojechać. A, bo to już jest koniec po prostu. Dobra, patrzcie, osiągasz docelową lokalizację, teraz czas uciec. Ale że... Aha, dobra, już rozumiem. Ja mam tutaj podjechać, zostawić ten skarb, który znaleźliśmy. Ale sobie koło zniszczyłem jadąc do tyłu. Zostawić ten skarb. A teraz mam uciec z policji. Jeszcze, czyli to jest taka podwójna misja jakby. No kumam, tylko że ja już sobie koło zepsułem i to jest mega problem. To będzie mega problematyczne w sensie. Ej, tu są jakieś ucieczki na przykład możliwe do zrobienia. Właśnie w tej wiosce, nie? Z tego co widzę. Uniknij. Patrzcie na to, tutaj podjazd i teraz gdzie? Ciekawe, czy przez tę wodę mógłbym pojechać, czy coś? Myślicie, że w tym miejscu bym uciekł? I to byłoby szybciej niż w 3 minuty od razu przy okazji? Chyba tak. Ej, nice! Zdobyliśmy nawet 4 gwiazdki na 5 możliwych, bo udało się uciec szybciej niż w 5 minut, szybciej niż w 3 minuty 40 sekund, szybciej niż w 3 minuty, uniknąć policję przy jednoczesnym przejechaniu co najmniej 3 blokad, wygrać całkowicie unikając zatrzymania w pobliżu policji, zalicz perfekcyjną ucieczkę. Ale co to oznacza? Że jakby oni nie mogą mieć choćby na sekundę tego znacznika zatrzymania mnie? Coś takiego? Kurczę, ciężko będzie, bo ja przecież nawet jak dostarczę ten skarb, to ja muszę jakoś wyjechać stamtąd, nie? Po tym jak ten skarb dostarczę. No ale spróbujemy to zrobić na pewno. Na tym polega dzisiejszy odcinek, próbujemy perfekcyjnie przejść ten oto scenariusz. Oczywiście możecie się pochwalić waszym najlepszym czasem. Jeżeli chodzi o przejście tego scenariusza, no widzicie, na przykład w tym momencie się nie udało. Niestety, w tym momencie się nam nie udało. Więc... No cóż, dobra. Teraz tak, pyk. I lecimy. I... Tutaj, o... Ej, no co jest? Nie mogę przejechać teraz tego fragmentu jak człowiek. Co jest? Czekajcie, poziom umiejętności mi chyba spadł po prostu i to drastycznie. Okej, próbujemy dalej to zrobić. Dobra, szybki start. Jakby ta policja we mnie wjechała na samym starcie, to... No była, jest, istnieje jakaś szansa, istnieje świat, w którym policja wjeżdża we mnie od razu na samym starcie i mnie rozwala. Ja nie mówię, że nie ma takiego świata. Oczywiście istnieje taki świat, chociażby świat, w którym startuję i się nie ruszam. A jakby jakąś inną trasę zrobić? To znaczy, bo tu mi pokazuje taką trasę optymalną, zakładam. A, policja, patrzcie, tam jeszcze z tyłu była policja, ciekawe. O kurczę, ale i tej policji jak ja mam niby? Jak ja mam uniknąć taką policję? Jak ona bezproblemowo we mnie wjedzie, tak faktycznie. Dobra, udało się, straciliśmy lusterko, co prawda chyba. Ale udało się wyjechać bez większych strat moralnych i bez uszczerbku na zdrowiu. I teraz tak, pyk, pyk, ominięty. Dobra, wymyk, odmyk. No tak żem czuł, że coś takiego będzie miało miejsce teraz. O kurczę, dobra, nie mogę się dać stłamsić. Nie, no wjechałem w pieprzone barierki niezniszczalne. Ja cały czas taki mindset, powiem wam, z GTA, że to są barierki do rozwalenia. Drewniane, takie leciuteńkie barierki, one są do rozwalenia. To nie jest nawet GTA, to nie jest mindset z GTA. Nie mogę mieć takiego mindsetu po prostu. Nie mogę mieć świadomości, że żyję w GTA w tym momencie. Dobra, a tu możemy przejechać w ten sposób. Ej, teraz... Ty, oni stali w innym miejscu, czy mi się wydawało? Bo teraz przecież przejechałem inaczej obok nich, nie? Kurczę, no nie wiem. Dobra, i faktycznie mógłbym tam pojechać. O Jezu, jak się chłop rozwalił. Totalnie się rozwalił gość. Dobra, a my lecimy tędy. Okej. Próbujemy obie... O kurczę, co wy powiecie, że oni zrobili tutaj blokadę? No dobra, ale ty! O, ta blokada była nawet prostsza do przejechania niż zazwyczaj, jeżeli robimy ją gdzieś w tym miejscu. Ej, ale to jest też fajne, że na takim scenariuszu nie jest dosłownie zawsze 1 do 1 to samo, wiecie, te samochody nie są przyspawane do tego samego miejsca, więc faktycznie jedna ucieczka do drugiej może się różnić i dzięki czemu możemy zrobić jedną ucieczkę lepiej, a drugą na przykład gorzej, nie? Choćby właśnie z samego tego ułożenia naszych oponentów na planszy. Dobra. I teraz tak, jak ja mam wjechać tutaj, żeby ich jeszcze ominąć przy okazji? Dobra, bo ja muszę przecież tutaj tak, na wstecznym. I teraz znowu w lewo i pojedziemy. Kurczę, o, tego chyba nie powinno być. Ja powinienem tutaj nie zostawać. Okej. Czyli nie możemy zostać, nie możemy pojechać w to samo miejsce, muszę pojechać inaczej. Muszę zrobić inną ucieczkę po prostu. Wsteczny jakbym wykręcił i po prostu pojechał gdzieś dalej, to pewnie by się skończyło lepiej. Chociaż z drugiej strony tu już mamy sprawdzoną ucieczkę i tu już wiemy, że my uciekniemy. O, patrzcie, znowu luźniejszy przejazd. Znowu jeden radiowóz gdzieś się ostał na drodze. Ej, ale dobra, to jest trudniejsze, jak ten radiowóz jest gdzieś tu pewnie. Ja pierdzielę, chłopie, redukuj do 2 na szybko. Skręcasz, dynamicznie jedziesz. Później 3, zaraz 4 i let's go, lecimy po tej drodze. Nas nie dogoniat, kurczę, czy nie dogoniat. Nie zatrzymują nas. Dobra, cyk. Dobra, nie wiedział, co ma zrobić ten policjant. Sam nie wiedziałem, co mam z nim zrobić. Jak ja bym dopiero 4 włączał przy 150 na godzinę, to mnie chyba instruktor jazdy z samochodu wysadził. Bez kitu. Tym Hyundaiem i20. A w ogóle u was na czym się zdawało prawko? Bo u mnie właśnie jest ten Hyundai i20 jako ten do zdawania. Ale słyszałem właśnie, że to w wielu miejscowościach, w wielu województwach są inne pojazdy. Dobra, podjeżdżamy tutaj dosyć szybko, bo minuta 30 nam zajmuje podjazd do wyrzucenia tej paczki. Wcale oni tego nie widzieli. I teraz tak, taki szybki podjazd, dynamiczny. O nie, źle sobie uderzyłem. Ty, ale, no i patrzcie, aresztują mnie tylko dlatego, że zrobiłem zawijkę. I dlatego, że chłop stał za drzewem rozwalony, no masakra jakaś. Dobra, podjadę tutaj, ale przez to, że ten areszt się pojawił, to zapewne dokładnie... O, właśnie. Zalicz perfekcyjną ucieczkę, nie ma już perfekcyjnej ucieczki. No i w ogóle nie będzie ucieczki też, od tego zacznijmy. Rozwaliłem sobie koło. Ja pierdzielę, perfekcyjna ucieczka się bez kitu kasuje w takim miejscu. No, no po prostu nie możemy uciec w tym kierunku, musimy w drugim kierunku uciekać. Ja pierdzielę, w ogóle to trzeba dojechać najpierw tam. Jakby to zrobić? Ja czuję, że idzie to zrobić, tylko są takie niuanse, które gdzieś nas zatrzymują. I między innymi jest tym niuansem właśnie ta miejscówka jedna. Dobra, let's go. O kurczę, znowu 3 radiowozy. Wjeżdżamy na chodniczek, przejeżdżamy obok. Wjeżdżamy na chodniczek, zabieramy ten serniczek. Rodzynki do kosza, a kosz do jeziora, proste. Rodzynki do wora, a wór do jeziora. Dobra. Serniczek z rodzynkami czy bez rodzynek? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. O, zaraz sobie dupnę. Ej, no dobra, no ten chłop by mnie tu już zatrzymał praktycznie. Zaraz sobie dupnę tego, barszczyk z uszkami. Streamka odpalę i wyjazd do rodzinki. Mam nadzieję, że jakieś dobre ciacha będą, albo coś. I mnie po nich nie rozwali żołądka. Ani dróg żółciowych, ani przewodów żółciowych, no. Bez kitu. Niestety, powiem wam, że pierwszy raz teraz na święta... O, i w ogóle, patrzcie, tu nie było nawet mowy o tym, żeby był areszt jakby. Co jest najśmieszniejsze. Pierwszy raz na święta od wielu, wielu lat zjadłem bardzo mało. I kurczę, i tak mnie później zniszczyło, że tak powiem, po tym. Zjadłem tak. Na święta przyjechałem, zjadłem sobie barszczyk z uszkami. Nie jakoś dużo właśnie, żeby się nie zapychać. Później zjadłem dosłownie pierogi w liczbie 2. O, najgorsze miejsce do przejechania sobie dali. Pierogi ruskie w liczbie 2. Ale poczułem się już mega tłusto po tych pierogach. Chociaż one nie były nawet smażone, tylko były w piekarniku podpieczone. I że były cieplejsze, wiadomo. Zjadłem jednego śledzia z oleju, gdzie trochę z tego oleju już, no trochę tego oleju zeszło z niego. O, już nie zrobimy, tylko dlatego, że wolniej przejechałem fragment. I zjadłem, nie wiem, kawałek pierniczka, kawałek Pischingera, takiego andruta, że takiego przekładanego ciastka andrutami, waflami. Nie wiem, znacie nazwę Pischinger, nie? Mam nadzieję. I co jeszcze do tego? I takie ciastko, które moja mama zrobiła. I to dosłownie tyle. That's all. I tyle wystarczyło, że po prostu, żebym był jeszcze trochę głodny i że mnie rozwaliło na żołądku po prostu. Masakra. Chyba, że przez to, że wcześniej jadłem, bo głodny byłem, zanim tam dojechałem, nie wiem, na 17, na tę wigilię, zanim zjedliśmy koło 18, to ja zjadłem sobie gdzieś o 14 płatki z mlekiem, a rano zjadłem bułkę. Także nie wiem, może to. Ej, no co jest? Oni nagle się lepsi stali, ci policjanci. Zamiast tak luźno, to oni, kurczę, tutaj odwalili mucha manianę, no. Co jest? Dobra, proszę mnie nie zatrzymywać, bo ja was zaraz, kurczę, rozwalę. Totalnie. Aha, totalnie umiejętnie to ja teraz nie przejadę. Przejadę pierwszy raz z lewej strony, o. Patrzcie jak pięknie. Nawet nie było zatrzymania żadnego, nic. Pięknie, dobra, to jest przejazd. Ostatni przejazd na dzisiaj robimy w tym odcinku. I to będzie ten przejazd. To musi być ten przejazd, to nawet nie ma takiej możliwości, że nie będzie ten przejazd. Byle tutaj policja mnie nie pierdyknęła. Dobra, jadę z nimi na czołówę. Dobra, musimy tak ich nabierać, prawo, lewo, jadąc na czołówę. Oj, ten w drugą stronę pojechał, ten też. Kurcze pieczone. Smart one. Dobra, objeżdżamy tych policjantów. Nie możemy na pełnej epie po prostu też na nich podjeżdżać, to jest bardzo ważna rzecz. Nie możemy na pełnej prędkości tak jeździć jak w GTA, żeby uniknąć policji. O, la boga, ty! Ale tu ładne zrobili zatrzymanie. Ty, i to idealne zrobili przecież zatrzymanie, bo za ten trzeci jakby policjant, on stanął w miejscu, w którym... O nie, ale sobie podjechałem źle. Stanął w miejscu, w którym ja po prostu przejeżdżałem obok nich, nie? Tak ideolo to zrobił. Dobra, minuta 30 na dostarczenie i teraz tak, nie mogę się zatrzymywać, więc muszę zrobić to tak. Chociaż czekajcie, bo ich tu nie ma, więc teraz tak. Tam jest jakaś blokada drogowa, widzę. Kurczę, boję się, że... Ej, sukces! Nie widzieli mnie! I w minutę 47 i z 5... O, nie mam 5 gwiazdek, bo 3 blokad nie było. No w dupę mnie pocałujcie. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć.